W ramach trasy koncertowej promującej najnowszy album Radar, grupa Fish Emady Tworzywo 9 marca 2019 roku wystąpiła w strefie muzycznej G2 w Radomiu. Album Radar to osobliwa ścieżka muzycznych poszukiwań ze świetną linią dźwiękową i równie znakomitymi tekstami, których autorem jest nieodmiennie Bartosz Fisz-Waglewski. Za ścieżkę dźwiękową niezmiennie odpowiada Piotr Emady Waglewski. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mamy za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies. Artyści od inteligentnego hip-hopu z elektroniką w tle, bo z taką etykietą od dawna są kojarzeni, tym razem sięgają do muzycznego tygla lat 80. inspirując się muzyką disco oraz rockiem, zarówno amerykaną, jak i krautrockiem. Znajdziemy tu utrzymane w klimacie tamtych czasów bity, gitarę z ostentacyjnym przesterem, rockowe solo, zabawy suwakami i elektrycznymi guziczkami. Tak eklektyczna muzyka znakomicie koresponduje ze słodko-gorzkimi opowieściami, często osobistymi, które melodeklamuje bądź śpiewa Fisz. W twoich oczach pełnych obaw. Na scenie muzycznej w Radomiu artyści zagrali także utwory znane z poprzedniego albumu Drony, takie jak Telefon, Biegnij dalej sam, Parasol, które zostały przyjęte z entuzjazmem. Koncert formacji Fisz Emady Tworzywo w Radomiu to prawdziwa muzyczna uczta łącząca subtelność z wyrazistym dźwiękiem.